Dzień dobry, pewnie wszyscy rozpoznajecie tę muzykę. Ona troszeczkę nijak pasuje do tego obrazka, który w tej chwili widzicie na swoich monitorach, czy też na urządzeniach mobilnych typu komórki. No ale wracając do tego, z tej strony oczywiście Wilku, a tutaj z mojej strony mały update tego, co i kiedy na kanale. Przede wszystkim bardzo dziękuję za szalone wręcz uczestnictwo w mojej drużynie w najmroczniejszych lochach w świecie Darkest Dungeon. Mam nadzieję, że wszyscy razem, żywi lub półżywi, do tego najmroczniejszego lochu na końcu gry dojdziemy. Jest całkiem zabawnie, wszystkie te komentarze naprawdę niezwykle sobie cenię. Szczególne podziękowania chciałbym tutaj jakby i przekazać paru osobom. Mroczny Królik, naprawdę wierny widz wraz z Willą, którą poznałem no teraz dopiero tak naprawdę. Słuchajcie kochani, bardzo dziękuję. Wiecie również za co, to była miła niespodzianka dla mnie, to co i od was otrzymałem. Ale to psza, tak jak obiecałem. Dziękuję też Wojtkowi Markowskiemu za wszystkie komentarze, Maryczkowi, Bacojacy, Damianowi, który mnie atakuje cały czas różnego rodzaju pytaniami na Steamie i nie tylko. Dziękuję też Zormarowi, Rewaksowi, człowiekowi z Insi, który wiernie trzyma się i podpowiada różnego rodzaju i ciekawe informacje na temat tego świata i też świetnie pisze. To jeszcze Makciu, tobie również, Husarzu, Hartesie, no i cała reszta, jeżeli kogoś pominąłem, to naprawdę dlatego, że nie mam wszystkich was potwieranych, niestety mam starą pamięć i trudno mi wszystkich wymienić. Jeżeli chodzi o kanał, przypominam, do 23 grudnia trwa konkurs na najlepsze opowiadanie. Przypominam o tym opowiadaniu, piszcie, wysyłajcie. Być może będą też nagrody pocieszenia w postaci książek, które wyślę. Żeby nie było, że ci, którzy wysłali, odejdą z niczym, bo czytam was namiętnie i buzia mi się nie rozdziawia cały czas ze śmiechu. Oczywiście wygrane opowiadania przeczytam u siebie na kanale, postaram się zrobić to znakomicie i z dykcją, taką, którą potrafię czasami, nie tak jak zawsze, czyli szybko. Tak, żeby jakoś szczególnie nie przedłużać, bo to miał być krótki wstręt. Dajcie mi znać, czy chcecie dalej oglądać tą serię Shadow of Tactics, Shogun, już nie pamiętam tytułu, chodzi oczywiście o tą i kwestię związaną z samurajami. Grą, która jest takim resentymentalnym podejściem po raz kolejny do gry z cyklu Zagrajmy w Commandosa czy w Desperados. Umknęła mi nazwa po prostu w tej chwili, tak czasami mam, że mam jakąś klatkę pustą w głowie. Przy okazji, Tyrano oczywiście dalej będę kontynuował dla ludzi, którzy oglądają, informacja, że oczywiście tak, będą to odcinki i skończę tę serię. Specjalna wiadomość taka, od stycznia wracam do Westland i dokończę ją na pewno. Także nie pytajcie się po raz kolejny, Westland będzie. Jeżeli chodzi o podcasty Insimilionu, to jeszcze chwileczka, ale już niedługo i do nich również wrócę. Co jeszcze? Chciałem podziękować. Mam nadzieję, że będziemy ze sobą jeszcze bardzo, bardzo długo i rozmawiać. Wy będziecie mnie oglądać. Łezka się wokół kręci z tego powodu. Naprawdę jestem stary. Przywykłem raczej do bycia samotnikiem. A tu takie miłe niespodzianki w postaci waszych komentarzy. Żegnam was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania wszystkich moich i produkcji z cyklu serii Niemodercy, z archiwum Wilks i cała reszta, która gdzieś będzie się w trakcie mojego i mojej bytności na YouTubie, na Tubie i pojawiać. Życzę wam wszystkim miłej nocy i do usłyszenia, a był z wami oczywiście w rytm muzyki. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to za muzyka. Wilku, cześć kochani, dobrej nocy.